Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić gluta. Jestem bardzo podekscytowana. Będziecie do tego potrzebować. Ja już tu przygotowałam taką mieszankę płynu, jakiegoś płynu do mycia ubrań i łyżeczkę proszku do prania. Teraz to mieszam właśnie. Tak to wygląda. Trzeba dokładnie to wymieszać. Tu się bardzo pieni. Patrzcie. Jak będzie za dużo proszku, to możecie dodać wody lub płynu. Gdzieś tyle. Będziecie potrzebować jeszcze klej, pojemniczek i patyczki do mieszania. Ja mam klej z firmy Magik. Okej. I przelewamy gdzieś tak około tyle, ile chcecie mieć glutka. Ja chyba z pół tubki dam. O tyle. Tyle dałam. Teraz wlewam mieszankę i powoli zacznę mieszać. Mieszamy. Dokładnie, tu mi miseczka pękła. Okej. Teraz wyciągałam glutka na rękę. Odsączałam z tego płynu. Możecie dodać barwnik. To jest taki glutek. Możecie dodać też barwnik. Albo zamiast barwniku farbkę można dodać. Taki klej gumowy. Patrzcie, jakie to fajne. Nie musicie dodawać proszku, ale ja chciałam, żeby to było takie fajne. Jak się rozciąga. Czekajcie, idę wytrzeć ręce. Okej, wytarłam ręce i można dodać właśnie barwnik, tak jak mówiłam. Ja nie mam żadnego barwniku. To ja jeszcze się zrobię sobie tak. Czekajcie, poszukam. A nie, tu są. Dobrze. Ja będę chciała kolor niebieski. Biorę pastela olejnego. I zdzieram takie płatki. Sorry za te bzyczanie, ale to mucha lata.
Tak. I mieszamy. I tak go ugniatamy w palcach, żeby wód stał się taki plastyczny. Ja lubię z takimi drobinkami właśnie niebieski. Możecie czarnego, płynu niebieskiego, różowego, jakiego tam chcecie. Ja dodałam niebieski. Myślę, że ten glut mi się udał. Zachęcam Was do zrobienia takiego gluta. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie mnie. Życzę miłego dnia. Cześć.